9 stycznia bieżącego roku w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie nowej grupy badawczej Laboratorium Biologii RNA, działającej pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Andrzeja Dziębowskiego, wybitnego polskiego biologa, autora publikacji opisujących mechanizmy posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów oraz jak jej zaburzenia prowadzą do rozwoju chorób człowieka. Zdobywcy prestiżowego grantu Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych ERC. To doskonały pretekst do spotkania z panem profesorem, jednak poza opowiedzeniem wam o nowym zespole badawczym oraz pokazaniem labu w obiektywach naszych kamer, porozmawiamy sobie szerzej o fascynującym świecie biologii molekularnej. Bo czy fakt, że znamy już wszystkie geny i identyfikujemy mutacje, które prowadzą do chorób genetycznych lub nowotworowych, co profesor nazywa erą postgenomiczną, oznacza, że spotykamy się ze ścianą i już dalej pójść nie możemy? Jasne, że nie, bo dopiero poznanie mechanizmów regulacyjnych, w tym na poziomie RNA, pozwoli nam zrozumieć sposób działania tych genów i zaproponować nowe terapie, jak wskazuje mój dzisiejszy rozmówca. Droga ze stołu laboratoryjnego do łóżka chorego, jak zwykło się mówić o tak zwanych badaniach translacyjnych, jest oczywiście długa i wyboista. Potrzebujemy więc zdolności do pozyskiwania środków na badania z wykorzystaniem nowatorskich technologii. Interdyscyplinarnego zespołu badawczego, nie bojącego się podjąć trudów tej drogi i mającego w sobie tą iskrę, pęd, ciekawość poznawczą, przebojowych naukowców menadżerów, charyzmatycznych liderów oraz działań wspierających ze strony macierzystych uczelni, które zaufają również młodym badaczom i trochę poluzują im te krępujące ich ręce liny skostniałego systemu akademickiego. To mieszanka kompletna. I dzisiaj wybrałem się do Instytutu, żeby kilka dobrych praktyk przybliżających do sukcesu naukowego wam pokazać. A i będzie konkurs na końcu, zatem oglądajcie uważnie, a potem zapulujcie na nagrody. Zaczynamy! Panie profesorze, znajdujemy się w Laboratorium Biologii RNA. Rozpoczęliście nową grupę badawczą na początku 2020 roku. Jakie cele sobie założyliście? Jak będzie przebiegała praca? Jakie zadania przed panem jako kierownikiem projektu? Ja chciałem też jakby uściślić trochę, że tak naprawdę badania nad metabolizmem RNA, czy moja grupa badawcza już powstała ponad 10 lat temu, ale po prostu dzięki pewnym możliwościom, które się pojawiły, w tej chwili ta grupa przeniosła się do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Mhm. I my prowadzimy badania, które dotyczą właśnie, w jaki sposób reguluje się działanie genów na pewnym konkretnym etapie powstawania białek, czyli na poziomie RNA. I tak naprawdę po prostu chcemy odkryć ciekawe rzeczy. Myślę, że to jest najważniejsze nasze wyzwanie. Najważniejsze wyzwanie to jest poszukiwanie ciekawych tematów. My jesteśmy zainteresowani pewną dziedziną, w związku z tym w tej dziedzinie, na której się znamy, znajdujemy jakieś ciekawe pytania, które przynajmniej nam się wydają ciekawe. Mamy nadzieję, że inni naukowcy na świecie również uznają, że nasze badania są ciekawe. No i tak naprawdę szukanie ciekawych pytań badawczych i prowadzenie badań, czy niestety też zdobywanie pieniędzy na badania, a potem opisywanie wyników tych badań, czyli znalezienie bardzo dobrych współpracowników. To są największe wyzwania badacza, który jest w dziedzinie eksperymentalnej, taką jak jest biologia molekularna. A czy przy tej grupie badawczej udało się to osiągnąć, udało się zbudować się tą interdyscyplinarność, bo pan niejednokrotnie mówi, że to ona jest tak naprawdę najważniejsza przy okazji grupy badawczej. Pan jest twarzą projektu, kierownikiem, ale bez tej różnorodności nie byłoby efektów. Na pewno już w tej chwili biologia jest tak rozwinięta i używa się tak różnych skomplikowanych narzędzi badawczych, że bez pewnego rodzaju interdyscyplinarności po prostu nie da się prowadzić badań na pewnym poziomie. I bardzo się cieszę z tego, że udało mi się znaleźć współpracowników, którzy mają różną wiedzę, w różny sposób dochodzili do wiedzy. Natomiast też trzeba powiedzieć, że nasza interdyscyplinarność nie jest jakaś taka niesłychana, ponieważ jednak wszystkie osoby, które ze mną współpracują, mają pewne podstawy w dziedzinach biologicznych czy biomedycznych. Nie zatrudniamy czy nie współpracujemy tak zupełnie bezpośrednio z fizykami czy matematykami. To są jednak ludzie, którzy wszyscy mają pewną wiedzę w biologii, dzięki czemu nam jest trochę łatwiej ze sobą rozmawiać, no ale też pewnych wyzwań nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Dlaczego regulacje na poziomie RNA są dla pana tak fascynujące? Na pewno można powiedzieć, że to, czym jest dany organizm, czy czym jest człowiek, czy w jaki sposób funkcjonują organizmy, jest zdeterminowane przez to, w jaki sposób jest regulowana ekspresja właśnie genów. Każda nasza komórka ma te same geny,
ale komórki są bardzo różne, różne organizmy są różne. W związku z tym to, w jaki sposób, który gen kiedy działa i w jaki działa, w jaki sposób jest regulowany poziomy produktów tych genów, czyli w większości białek, jest jednym z najciekawszych wyzwań współczesnej biologii molekularnej. No, oczywiście regulacja ekspresji genów jest na zachodzi na wielu etapach, ale w ostatnich latach wydaje mi się, że właśnie ta regulacja, która jest pomiędzy samym procesem transkrypcji, czyli przepisania genu DNA na RNA, a powstaniem białka, czyli na poziomie RNA, jest jedną z najciekawszych. Ostatnie 10-20 lat to było wiele fascynujących odkryć. Z jednej strony były to odkrycia nowych mechanizmów regulacji, z drugiej strony odkryliśmy, że nasz genom na przykład powstaje RNA właściwie z każdego fragmentu naszego genomu, chociaż tylko 1% tak naprawdę koduje białka. I co robi te różne cząsteczki RNA powstające, w jaki sposób one przyczyniają się do regulacji ekspresji genów, to jest bardzo ciekawe pytanie i dlatego też przynajmniej mi się wydaje ciekawe, ale też wydaje się, że jest ciekawe dla bardzo wielu badaczy. Czyli ta ciekawość poznawcza i pęd do wiedzy, to jest chyba to, co powinno nakręcać i mobilizować badacza. No tak mi się wydaje, że jeżeli nie ma się ciekawości badawczej, to wydaje mi się, że nie ma po co być badaczem. Modyfikuje się też genom myszy, tworząc tak zwane myszy awatary, w zasadzie jako pionierski ośrodek w Polsce. Dlaczego jest to tak ważne dla rozwoju nauki i na czym to polega? Myślę, że biologia molekularna jest dziedziną, która jest już coraz bardziej rozwinięta. I z tego względu musimy starać się badać procesy na poziomie z jednej strony molekularnym, ale jednak też na poziomie całego organizmu. Że wykorzystywanie takich prostych modeli badawczych, jak drożdży, bakterii czy ludzkich komórek w hodowli jest już absolutnie niewystarczające. Dlatego potrzebujemy modeli, które pokażą pewne procesy na poziomie organizmalnym. No a z punktu widzenia medycznego czy biomedycznego najważniejsze są te procesy, które mają jakiś związek z ludzkimi chorobami. Czy badanie pewnych procesów może się również przyczynić do stworzenia nowych podejść terapeutycznych, do zrozumienia mechanizmu pewnej choroby. I w związku z tym, żeby badać pewne choroby, szczególnie choroby genetyczne albo nowotwory, które tak naprawdę są też w pewnym sensie chorobą genetyczną, ponieważ są to mutacje powstające w komórkach somatycznych, musimy wykorzystywać modele badawcze, które są właśnie zmodyfikowane genetycznie. I do tego potrzeba na przykład myszy transgenicznych, które możemy prowadzić do nich takie same mutacje, jak na przykład są powodują jakieś choroby u człowieka. I w ostatnich latach, w ostatnich 10 latach nastąpiła pewna rewolucja technologiczna oparta o tak zwany system CRISPR-Cas9, który umożliwia, ułatwia tworzenie takich modeli. No i ponieważ na naszym kampusie, czyli na Wydziale Biologii są osoby, które mają pewne też umiejętności, które pozwoliły nam spróbować również modyfikować myszy, to przeprowadziliśmy te parę lat temu, zapoczątkowaliśmy tworzenie myszy z mutacjami punktowymi i okazało się to bardzo wydajne. Ja chcę powiedzieć, że to, co myśmy wykorzystali, to są w pewnym sensie standardowe metody. Myśmy tu nie odkryli nowej metodologii, tylko mamy nadzieję, że ponieważ ja głęboko wierzę, że modele zwierzęce jednak, mimo że one są ciężkie, że trzeba o zgody etyczne poprosić, trzeba się za każdym razem zastanowić, czy to warto. Jednak to są te modele, które pozwolą nam zrozumieć mechanizmy, które pozwolą później na terapię. Wielokrotnie poruszałem temat metody CRISPR-Cas w odniesieniu właśnie do rolnictwa, no bo wiadomo, Unia Europejska tutaj bardzo mocno stawiała w zasadzie znak równości między CRISPR-Cas a GMO, a jak jest w badaniach biomedycznych? Czy te prawo Wam pomaga albo chociaż nie przeszkadza? Jak to wygląda? Z formalnego punktu widzenia rzeczywiście można powiedzieć, że metoda CRISPR-Cas9 nie tworzy zwierząt GMO. Wynika to, tak naprawdę jest to, można powiedzieć, zgodne z literą prawa, ale można powiedzieć niezgodne z duchem prawa, bo w gruncie rzeczy, czy modyfikujemy to metodami klasycznymi, czy CRISPR-Cas9, ciągle w sposób specyficzny modyfikujemy genom danego organizmu. I rzeczywiście jest tak, że tego typu modyfikacje muszą być w jakiś sposób kontrolowane. I prawo nasze je kontroluje. Musimy prowadzić badania w miejscu do tego dozwolonym, musimy powiedzieć, w jaki sposób będziemy modyfikować, musimy dostać pozwolenia. Natomiast są to rzeczy, które można uzyskać i w naszym kraju jest to absolutnie możliwe. I myślę, że no, tak powinno być. Tak jak na przykład ja w sumie, można nawet powiedzieć, jestem zwolennikiem wykorzystania GMO w rolnictwie. Ale to są bardzo poważne pytania. Ale my wykorzystujemy GMO bardzo lokalnie. Nigdy go do środowiska nie
ono się nie wydostaje, zresztą myszy laboratoryjne nie przeżyły w naszym środowisku, dlatego tu nie ma ryzyka, ale z drugiej strony po prostu, no, badacze muszą być kontrolowani, bo inaczej mogą zrobić rzeczy, których nie powinni. Powiedział pan profesor, że działacie już około dekady, ale tak naprawdę teraz ruszyło to dofinansowanie ze środków unijnych, to prosiłbym, żeby powiedział pan troszeczkę o specyfice tego dofinansowania, jak będą rozdysponowane te środki, jaki jest horyzont czasowy, no i co chcielibyście zobaczyć na końcu tego projektu, coś, co jest kluczowym pytaniem. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny instytutowi, w którym teraz pracuję, czyli Instytutowi Biologii Molekularnej i komórkowej UNESCO PAN, że udało się temu instytutowi uzyskać finansowanie w pewnym unijnym programie, który się nazywa IRA-CERS. I to jest program, którego celem jest zwiększenie potencjału badawczego jednostki, w tym również zwiększenie pewnej sposób organizacyjny, poprawienie pewnego sposobu działania, ale jednym z kluczowych aspektów jest poszukiwanie nowego szefa grupy badawczej. No i mi się udało wygrać konkurs, w którym właśnie był konkurs na szefa nowej grupy badawczej, dzięki czemu mogłem się przenieść i do tego instytutu, w którym teraz pracuję. Natomiast sam ten projekt nie ma na sobie, nie opisuje projektu badawczego. On opisuje perspektywy rozwoju jednostki. Wśród tego jest zatrudnienie profesora, który również może zatrudnić część współpracowników z tych pieniędzy. Dlatego być może ja nie jestem tą osobą, która powinna powiedzieć, jakie dokładnie są cele tego projektu. Ja po prostu jestem beneficjentem tego, że władze i administracja Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej dostali to finansowanie. Ja dużo łatwiej mogę mówić o projektach stricte badawczych, które ja aplikowałem, dostałem i które są jednak ciągle głównym źródłem finansowania moich badań. Tak naprawdę główne finansowanie badań pochodzi z innych środków, częściowo wcześniej pochodziło z unijnych, częściowo z funduszy strukturalnych, częściowo z Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. To są wszystko instytucje, które finansują badania w naszym kraju. To jest w ogóle wspaniałe, że w Polsce w tej chwili można w wyniku otwartych konkursów uzyskiwać finansowanie na badania naukowe. Może powiemy trochę też o idei badań translacyjnych, które się mówi from bench to bedside, tak? Czyli od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego. Jakie etapy musi przejść projekt, żeby do tego łóżka chorego trafić? Oczywiście możliwie najbardziej streszczając, bo ja wiem, że musielibyśmy trochę zwinąć kilka lat badań. Znaczy, muszę powiedzieć, że myślę, że to jest bardzo skomplikowany proces. Jasne. Myśmy mieli jakieś pojedyncze pomysły terapeutyczne wychodzące z naszych badań podstawowych, bo naszym głównym jednak celem, może źle powiedzieć celem, natomiast no, to, czym się na co dzień zajmujemy, to są badania podstawowe, które opisują pewne mechanizmy, w jaki sposób funkcjonuje komórka, czy w jaki sposób funkcjonuje organizm. Ale badania te czasami mogą się przyczynić do tego, że możemy mieć jakiś pomysł, w jaki sposób nasza wiedza, którą uzyskaliśmy, może być wykorzystywana w celach terapeutycznych. Myśmy na przykład mieli jeden taki pomysł i pewne działania ciągle w tym celu czynimy, natomiast jest bardzo skomplikowany proces. Od tego, żeby wymyślić, w jaki sposób może znajdziemy nowy sposób leczenia, w naszym przypadku na przykład to był szpiczak nogi, do tego, żeby ta terapia była zaimplementowana, droga jest niezwykle daleka i też trzeba powiedzieć, że szanse są małe. Więc my ciągle szukamy takich możliwości, że znajdziemy jakieś nowe sposoby terapii. Na końcowym etapie tak naprawdę to, co badacz, biolog może zaproponować, to znaleźć nowe cele terapii, czy może znaleźć nowy pomysł. Potem może rozpocząć pewne początkowe badania w celu stworzenia na przykład jakichś pierwszych inhibitorów, razem współpracując z chemikami medycznymi, może z jakimś startupem. Natomiast wprowadzenie leku na rynek, nowego leku na rynek, nie mówię o sytuacji, kiedy znany lek jest wykorzystywany w nowym celu, to są inwestycje setek milionów dolarów, jeśli nie miliarda dolarów. I to oczywiście w sposób taki pojedynczy badacz tego nie może zrobić. I dlatego niestety w tych celach potrzebne są duże firmy farmaceutyczne, bo jak na razie na świecie są jedyne zdolne do wydania takiej ogromnej kwoty, żeby potem te leki powstały. Do tematu za chwilę wrócimy. Proponuję, żebyśmy przeszli się teraz po laboratorium i kilka słów o nim opowiedzieli, dobrze? Dobra, oczywiście. To jest klasyczne laboratorium biologii molekularnej, w którym mamy takie podstawowe sprzęty każdego biologa molekularnego, czyli PCR, maszynę do amplifikacji kwasów nukleinowych, kilka różnego rodzaju wirówek, w których możemy wirować
bakterie, czy wirować roztwory w małych objętościach, czy to 1,5 ml, czy do 50 ml. Mamy dużo takich aparatów, które ktoś podgrzewają, ponieważ cała kuchnia biologii molekularnej generalnie polega na przelewaniu małych objętości, dodawaniu jednych roztworów do drugich roztworów, więc mamy dużo zestawów pipet, które pozwalają nam pipetować z dość dużą dokładnością i po prostu staramy się przeprowadzać jakieś reakcje, wykorzystując enzymy biologii molekularnej, czyli na przykład możemy przepisać RNA na DNA, wykorzystując odwrotną transkryptazę, a następnie możemy jakiś fragment tego DNA powstałego na matrycy RNA zamplifikować właśnie w maszynie do amplifikacji, czyli maszynie do PCR-u. Jako instytut prowadzicie też badania aplikacyjne, współpracujecie z firmami farmaceutycznymi, ale jak niejednokrotnie wspominacie i Pan też to przed chwilą powiedział, misją jest przede wszystkim badania podstawowe. No może biotechnologom tłumaczyć tego nie trzeba, ale nie wiadomo kto ten wywiad obejrzy. Dlaczego te badania podstawowe są katalizatorem nie tylko medycyny, ale rozwoju ludzkości generalnie? Szumnie powiedziane, ale chyba prawdziwe. Myślę, że bez zrozumienia pewnych rzeczy nie da się właściwie zaproponować żadnych bardziej skomplikowanych aplikacji po prostu. I biologia molekularna, która tak naprawdę narodziła się w sumie stosunkowo niedawno, można powiedzieć, że początek to jest odkrycie struktury DNA w latach 50. Ona w dość krótkim czasie już, tylko wywodząc się z badań podstawowych, miała pewne wdrożenie, na przykład wykorzystanie rekombinowanego hormonu wzrostu do terapii osób, które mają problemy z brakiem hormonu wzrostu, czy wykorzystanie narzędzi, czy zrozumienie procesów, różnego rodzaju procesów molekularnych zawsze mogło w przyszłości przyczynić się do zaproponowania jakichś nowych metod terapeutycznych. Czy chociażby dzisiaj wiemy, że jeżeli jesteśmy osobami, które są zwolennikami wykorzystania GMO, no to można powiedzieć, że CRISPR-Cas9 był odkryty bardzo niedawno i już w tej chwili są konstruowane rośliny transgeniczne w ten sposób dla celów aplikacyjnych. Czyli w niektórych przypadkach od odkrycia, które zaczęło się zupełnie tak naprawdę niewinnie od zaobserwowania, że pewne bakterie wykorzystują pewne metody walki ze swoimi wirusami. Bardzo szybko potem zauważono, że można to wykorzystać, tak? Ale badacze, którzy to badali, byli całkowicie zainteresowani badaniami podstawowymi. Nie myśleli jeszcze na samym początku aplikacji. No. Później, jak zauważono, jaki to ma potencjał, to oczywiście bardzo szybko zaczęto to wykorzystywać. Myślę, że to doskonale rozumie chociażby ERC i Starting Grants. Ja rozmawiałem chociażby ze zdobywcami grantów ERC, jak profesor Magdalena Król, czy profesor Marcin Nowotny zresztą z tego instytutu. No, ale przez lata ten współczynnik sukcesu nasz był, można powiedzieć, lekko mówiąc, wstydliwy wręcz. Ostatnio, w ostatnich latach rzeczywiście tych grantów troszeczkę zdobyliśmy, ale z czego wynika tak niski współczynnik i to, że jeszcze nie przebiliśmy się z sukcesem w tym prestiżowym grancie? Ja niestety myślę, że po prostu mamy dosyć słabe tradycje naukowe w naszym kraju. Myślę, że po prostu potrzebna jest ogromna praca organiczna, żeby jakość nauki w naszym kraju była coraz większa. I niestety jest tak, że ten niski poziom sukcesu jest głównie pochodną jakości badań, które prowadzimy, ponieważ w Polsce jest dużo naukowców, którzy nawet produkują dużo publikacji naukowych. Ale bardzo mało z tych publikacji naukowych opisuje coś, co jest naprawdę ciekawe dla szerszego środowiska naukowego. Coś, co wychodzi poza taki podstawowy horyzont naszej wiedzy. W związku z tym potrzebny jest po prostu czas, żebyśmy poprawili naszą jakość badań naukowych, z tym, że ja też obserwuję, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat jakość badań się naprawdę poprawia. Naprawdę coraz więcej grup badawczych zadaje ciekawe pytania, z czego końcowym efektem są ciekawe publikacje naukowe.
pan czy osoby, które wymieniłem, jak na swoją pozycję i status naukowy, to są, trzeba powiedzieć, osoby młode, a w Polsce nie jest to wcale powszechną praktyką, żeby dopuszczać osoby młode do kierowania laboratoriami, jednak trzeba się przez lata wykazać, trzeba robić habilitację, trzeba pracować pod skrzydłami swojego mentora. Nie chcemy dawać naukowcom tej autonomii, to są takie moje wnioski. A jakie pan by miał w zasadzie wnioski, jeśli chodzi o tą kulturę akademicką? Ja muszę powiedzieć, że ja nie miałem żadnych problemów, które by polegały na tym, że jakikolwiek starszy profesor w jakikolwiek sposób hamował mój rozwój, powiedzmy, czy uniemożliwiał mi ścieżki awansu. Właściwie mogę się bardzo pozytywnie wypowiedzieć pod tym względem o moim promotorze, o moich nauczycielach na studiach, że nigdy nie spotkałem się z tym, żeby mój wiek był przeszkodą w rozwoju nauk, na przykład w takich dziedzinach badań podstawowych, w których ja prowadzę badania, jak biologia molekularna, system grantowy według mnie był zawsze taki, że wiek nie miał znaczenia. No, oczywiście, że dorobek naukowy ma znaczenie, jakość projektu, natomiast ja naprawdę nie mogę powiedzieć nic złego takiego, żeby w jakikolwiek sposób ktoś blokował, hamował, uniemożliwiał, utrudniał badania naukowe, które prowadziliśmy. Oczywiście to podstawową, najważniejszą rzeczą jest to, żeby samemu uzyskać finansowanie na swoje badania. Natomiast w naszym kraju można uzyskać finansowanie. Można powiedzieć, że nie jest to łatwe, ale z drugiej strony można powiedzieć, że w żadnym kraju to nie jest łatwe, a we współczesnych krajach Europy Zachodniej być może trudniejsze niż w naszym kraju. I dlatego myślę, że nasz kraj jest ciekawym miejscem do uprawiania nauki. O pieniądze nigdy nie jest łatwo, a chyba jeśli chodzi o ten nasz ekosystem grantowy, to mamy też tą przewagę, że mamy fajne tutaj systemy grantowe, nawet w Polsce, prawda? Ja też być może ten niski współczynnik VRC wynika z tego, że my tu w Polsce mamy dostępne finansowania. Nie wiem, jaki ma pan wniosek. Ja bym powiedział, że nie znam przypadku, żeby osoba, która ma dorobek naukowy, pozwalający na to, żeby myśleć o uzyskaniu grantu ERC, nie zaaplikowała. Dlatego myślę, że nasze krajowe finansowanie nie jest w żadnym sensie przeszkodą aplikowaniu o granty ERC. Ale nie rozpieszcza nas troszeczkę, że jak mamy tutaj te granty, to może nie chcemy po prostu aplikować o grant, bo nie chodzi też o niski współczynnik sukcesu, chodzi też, że rzadko o nie aplikujemy po prostu, prawda? To jest no, jakby ale to niestety tego. Wrócimy do pytania, kto ma szansę dostać te granty, i wrócimy do pytania, jaka jest jakość nauki w naszym kraju. I to nie jest tak, że każda osoba, która mogła dostać grant ERC, go dostała. Ale naprawdę jest tak, że myślę, że to, co jest problemem, to jest to, że w Polsce łatwo można dostać stałą umowę o pracę krótko po doktoracie. Na pewno problemem jest, bo można, ale na pewno nie jest tak, że możliwość uzyskania finansowania badań pochodzącego z Narodowego Centrum Nauki jest jakąś przeszkodą. Raczej jest pomocą. Granty ERC otwierają dużo drzwi. Naprawdę. I ułatwiają wiele rzeczy. Otwierają drzwi za granicą, otwierają drzwi w naszym kraju. I nikt, kto, i każdy, kto ma szansę dostać ten grant ERC, będzie o niego aplikował. To jest jakby oczywiste zupełnie. U Państwa w Instytucie no, jest też dość wysoki procent tak naprawdę zdobywania w ogóle środków zewnętrznych. Uczelnia w jakiś sposób organizacyjnie, formalnie pomaga w tego typu projektach, czy wszystko jest po stronie naukowca, albo może czy powinna pomagać? Jak Pan widzi tej rolę Instytutu jako tej jednostki macierzystej? No to jest jakby... Po pierwsze, zacząłem pracować w instytucie, w którym teraz pracuję, no 2 miesiące temu. Więc nie mogę powiedzieć, że wszystko poznałem. Ale mogę powiedzieć na pewno, że biuro projektów, czyli Grant Office, jest niezwykle pomocny i bardzo pomaga w pisaniu projektów badawczych. I wydaje mi się, że to jest dosyć kluczową rzeczą, żeby naukowiec zajmował się częścią merytoryczną, ale nie musiał spędzać dużo czasu na administrowaniu czy zastanawianiu się dokładnie, jakie reguły dotyczą danego grantu. Publikacje w Cell, publikacje w Nature, w Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Grant ERC, trochę mógłbym tego wymieniać. No, jaka jest recepta
na sukces w nauce z Pana perspektywy, bo ten sukces na pewno, codziennie Pan dokłada cegiełkę w zasadzie do tego swojego sukcesu. Oprócz tej ciekawości poznawczej, bo od tego wyszliśmy jako ten warunek bez względu. Myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze, to znaczy też myślę, że nie ma jednej recepty na sukces. Znaczy myślę, że w ogóle jakby znam bardzo dużo wspaniałych naukowców, każdy z nich, nie każdy, ale no, mają różne charaktery, różny sposób działania, w związku z tym nie ma w ogóle jednej recepty. Na pewno jest parę rzeczy, które jest kluczowe, jak już powiedzieliśmy sobie, ciekawość świata. Ale druga rzecz, którą ja uważam za bardzo ważną, to jest krytyczny sposób myślenia. Czyli to, co w Polsce uczy się na studiach, w liceum, w szkole podstawowej, że wiedza jest taka, a nie inna i w ten sposób jest podana. I to, czego naprawdę trzeba się nauczyć, to patrzenie krytyczne na publikacje. Cokolwiek się czyta naukowo, to pierwsze pytanie, jakie powinno być, czy aby na pewno jest to prawda. Czyli trzeba trochę wątpić. Na pewno. Znaczy myślę, że to jest absolutnie kluczowe, ale druga rzecz też jest ważna, to jest bardzo duża determinacja, tak? Bo po prostu w każdej dziedzinie, jakiej się działa, trzeba robić rzeczy, które są przyjemne i rzeczy, które są nieprzyjemne. Ja też znam dużo wspaniałych, bardzo inteligentnych osób, które nie były w stanie zmusić się do pewnych rzeczy, które akurat były ich słabością, albo akurat ich nie lubiły. I to jest niestety, to już chyba nie dotyczy tylko nauki, to w ogóle dotyczy każdego sposobu działania, że praca naukowca jest wspaniałą pracą, ale nie składa się wyłącznie z tego, co tak naprawdę lubimy, również rzeczy, które po prostu musimy zrobić. Co fascynującego przez najbliższe lata może czekać nas w biologii molekularnej, w tej erze postgenomicznej, jak zwykł Pan to nasze czasy nazywa? Prawie zawsze jest tak, że to, co teraz się komuś wydaje, że będzie najciekawsze, to się okazuje nieprawda, bo odkrycia pójdą w innym kierunku. Ale myślę, że to, co jedno z jest jakby najciekawszych rzeczy, że jesteśmy w czasach, w których wiemy w biologii już coraz więcej. Natomiast brakuje nam pewnych integracji, pewnych zrozumienia, pewnych zjawisk w sposób szerszy, bardziej całościowy. To jest bardzo trudne, bo każdy bada trochę inny aspekt, jak to razem zintegrować. Ale ja mam nadzieję, że pewne będziemy w stanie w pewien sposób głębiej zrozumieć procesy działające wewnątrz na przykład komórki, nie tylko patrząc na osobno transkrypcję, osobno produkcję białek, ale w jaki sposób wzajemnie na siebie te procesy wpływają. Myślę, że to będzie jedną z najciekawszych rzeczy. No i oczywiście można też powiedzieć na pewno, że im więcej wiemy, tym będziemy mogli rozwijać terapie oparte na wiedzy. To też będzie na pewno ogromny rozwój. Chociaż na pewno też wiemy już teraz, że nie będzie uniwersalnych recept na wszystko. Także nie znajdziemy lekarstwa na raka. Znajdziemy lekarstwo przedłużające życie na ten typ nowotworów. No stąd cała terapia celowana, prawda? Jednak już się nie patrzy teraz na to. Tak jest. Dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zgodnie z obietnicą wracam do Was z konkursem. Wydawnictwo PWN zaproponowało naszym widzom publikację szczególnie przydatną dla personelu laboratoriów analitycznych, studentów czy pracowników naukowych z dziedziny chemii, biologii, fizyki, biotechnologii czy materiałoznawstwa. Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone autorstwa Marka Szklarczyka przedstawia nie tylko podstawy teoretyczne najnowszych technik czy sposób działania dostępnej na rynku aparatury pomiarowej, ale także możliwości zastosowań danej metody na konkretnych przykładach. Jedyne co trzeba zrobić, aby zdobyć książkę, to w komentarzu pod tym filmem napisać, jakie cechy i działania powinny wyróżniać naukowca idealnego i sprawiać, że do tej pracy po prostu się nadaje i ma szansę osiągnąć sukces. My nagrodzimy autora naszym zdaniem szczególnie wyróżniającego się komentarza. Ponadto na naszym Instagramie dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs, w którym można było wygrać najnowszy numer kwartalnika biotechnologia.pl. Wszystkim nie mogliśmy wówczas rozdać naszych czasopism, więc do książki dorzucimy też taki oto kwartalnik. Jeśli sensownych komentarzy będzie więcej, uwierzcie, że nikt nie ucierpi i każdy dostanie swój egzemplarz. I jak będzie popyt, co jakiś czas będę podobne konkursy dla Was organizował, głównie z książkowymi nagrodami. Na dziś to tyle. Do zobaczenia.